Ląduj! Ląduj! My jesteśmy serio na Marsie. Co tu jest grane? Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku Steardown i dzisiaj mamy naprawdę masę modów do przetestowania. Przede wszystkim, tak jak widzicie, mogę Grzesiem ruszać tak jak chcę i stracił głowę właśnie. Także mamy masę modów do przetestowania, naprawdę masę modów. Dlatego zostawcie subika i lajka, jeżeli chcecie więcej tier down. Zostawcie, tak serio zostawcie. I tutaj mamy, wracamy najpierw do skoków, bo dawno skoków nie było. Mamy tutaj potężnego, przepotężnego, pięknego zombiaka. Nie wiem, kto go robił, ale nie rozumiem, dlaczego aż tyle krzywdy mu chciał wyrządzić. Poprawmy troszkę jego twarz, żeby wyglądał trochę jak zombie. Wyobraźmy sobie, że żółty to czarny i proszę bardzo, mamy zombiaka. Już lepiej wygląda. Ale zanim oczywiście przetestujemy te skakanie w zombiaka tamtego, chciałbym przetestować tą siłę naszą. Mamy epicką siłę, możemy też ją fajnie wykorzystać. Zobaczcie, wszystko mogę mega daleko rzucać. Załóżmy, że Grzesiu jest w środku. Wejdź do środka, Grzesiu, delikatnie ci otworzę drzwi. Oj, przepraszam, po prostu jestem za silny. Proszę bardzo, wchodź sobie do środka, ja ci zamknę drzwi. I Grzesiu się zamknął. Grzesiu się zamknął i nie możemy do niego wejść. Co robimy? Mamy na tyle siły, że możemy po prostu powyrywać mu ściany albo obrócić calusieńki budynek, dostać się sufitem do Grzesia. Grzesiu? Co? On tu stoi! Cały dom mu spada, on tu sobie stoi. Myślałem, że on jest w środku. Grzesiu, ty masz zawsze ogromnego farta, że żyjesz. Ale poczekajcie, bo my możemy teraz walczyć z T-Rexem na przykład. Przez to, że jesteśmy silni, nadsilni wręcz, możemy rzucać w niego drzewami, możemy też go złapać za nogę. Złapać go za nogę, wywalił się. Dobrze, podchodzę do niego, łapię go za ciało, rzucam nim. No i proszę bardzo, dinozaur pokonany. Ale ciekawe, czy dałoby się tak pozbyć dinozaura, bo zobaczcie, możemy się napić jeszcze tego picia, które przyspiesza nas. Możemy go jeszcze bardziej rzucać, tego dinozaura, od drzewa. No i wypadł z mapy. Nawet nie muszę się starać, żeby go pokonać. Zobaczcie, co się z nim dzieje. Także wracamy do zombiaka. Jest oczywiście piękny nasz zombiak. Nie wiem, kto go projektował, ale jest naprawdę cudownie zrobiony. Także mamy do dyspozycji dwie bronie oraz samochody oraz moc rzucania autami, bo rzeczywiście możemy wziąć sobie nawet auto i po prostu nim rzucić jak chcemy. Zaczniemy sobie od delikatnego bombardo oczywiście, bo chciałbym zobaczyć, co się stanie z naszym zombiakiem. Może delikatny to on nie był, bo zombiak już nie wygląda najlepiej, a to dopiero początek jego tortur. Żeby mu było lepiej, oczywiście możemy rzucić też Grzesiem. Co się dzieje? Jeszcze nie doleci do niego. Także no, katapulta jest dość słaba, ale zombiaka oczywiście musimy się szybko pozbyć. Nie ma co zwlekać. Od razu jedziemy go pokonać, tylko to jest okropnie wolne. Proszę, proszę. W nic nie trafiłem. Możemy też w sumie wlecieć na niego helikopterem. To jest super pomysł. Bierzemy, przejmujemy kontrolę i lecimy. Ale to prosto na zombiaka. Przepraszam bardzo, co to ma być? Czy on się zrobił jakiś nieśmiertelny teraz? Nie no, to było żałosne. Jeszcze... Co ty robisz, Grzesiu, z tyłu? Jeszcze raz spróbujmy. Zobaczmy, czy teraz uda nam się cokolwiek zrobić. Chyba się udało. Wbiliśmy się w zombiaka. Teraz delikatnie otworzyć tutaj i zobaczcie, co się stało. Tylko teraz ten helikopter będzie bronić tego zombiaka, ale on już się calusieńki rozpada. Dobra, mam nadzieję, że ta koparka chociaż jakoś trochę się rozpędzi. Za szybka była. Stój, jeszcze się przydasz. Jeszcze się przydasz, dobrze. Kompletnie się nie spodziewałem, że ona może być
za szybka. Jeszcze raz, troszkę wolniej. Troszkę wolniej, ale prosto w głowę tego zombiaka. I zobaczcie, że nadal nie możemy się przebić przez niego. On jest serio wytrzymały. A co jakbym tak przyciągnął? Przyciągnął koparkę do helikoptera. Ją co prawda przyciągnąłem, ale widać, że zadziałało na zombiaka. A co jak przyciągnę zombiaka na przykład do najcięższej rzeczy tutaj, na przykład ciężarówki tej podwójnej, to co się stanie? Ciężarówka go zaatakowała z prędkością światła i zombiak jeszcze się wywraca. No nie wygląda to dla niego najlepiej. No i zombiak został już całkowicie zniszczony. Przechodząc dalej, ktoś stworzył, słuchajcie, mur. Taki skromny mur, zobaczcie sami. Skromny, ogromny mur. I nie dość, że on jest tak wysoki, to jest, zobaczcie, mega, ale to mega gruby. I żebyście zobaczyli jego wysokość, to zobaczcie, sprawdzimy to na Grzesiu. Proszę bardzo, Grzesiu zlatuje w dół. Rzeczywiście długo mu to zajmuje, bo on jest naprawdę wielki. Zresztą możemy go tutaj sobie postawić, oddalić się i zobaczcie, żeby zobaczyć cały mur oraz Grzesia, to Grzesiu jest taki malutki, że jest to naprawdę nieprawdopodobne. I ja sobie pomyślałem, że dzięki temu murowi nic się nie może przedostać przez niego, bo na serio, no, żeby się przebić przez coś takiego, to jest naprawdę niemożliwe. Nawet włócznia praktycznie nic mu nie robi. I będziemy się właśnie próbować przebić przez ten mur. Ten mur jest w ogóle z Shingeki no Kyojin, nie wiem czy kojarzycie. Zacznijmy od bombardu. Zobaczmy, co ten bombard potrafi zrobić dla tak potężnego muru. Czy Grzesiu to przeżyje? Grzesiu to przeżył jakimś cudem. Zobaczcie, tyle kamieni na niego spadło i nadal nic mu się nie stało. On jest niesamowity. Zostawimy go tutaj. Jeżeli przeżyje, to dostanie nagrodę na sam koniec. Zobaczcie, wyrządziliśmy mu mega wielką, ale to wielką krzywdę, ale mimo wszystko to jest jeszcze nic, jeżeli chodzi o grubość tego muru. Także możemy skorzystać z następnej broni, czyli czołgu. Czy on nic nie zrobił dla tego muru strzelając? Z tak ogromnego działa. Dobra, teraz zrobił. Zobaczmy, jak głęboko się wbije ten czołg. Ej, rzeczywiście głęboko się to wszystko wbiło, ale mimo wszystko to również jest praktycznie nic. Ale tak jak mówiłem, jesteśmy też silni, więc możemy skorzystać z tej siły i spróbować rzucić czołgiem prosto w ten mur. Gdzie ja jestem? Co się stało? Ogólnie tak mocno rzuciłem, że zobaczcie, jakby ziemia się cała trzęsła, a to nasza postać się trzęsie. Nie rozumiem, o co chodzi, bo serio, tu się nic nie trzęsie. Dopiero kiedy stanę na ziemię, to się trzęsie wszystko. Okej, nieważne. Dlatego rzućmy czołgiem oczywiście jeszcze... Jeszcze raz, żeby on przeleciał przez ten mur. Jeszcze raz, żeby sobie to nie ma sensu. O co tu chodzi? Rzućmy physic gunem. Zobaczmy, czy... Grzesiu, czy ty też tak przylecisz przez ten mur? No to wytłumaczcie mi, co się dzieje z tymi czołgami. One są jakieś magiczne. Grzesiu nie ma możliwości, jak widzicie, przechodzenia przez mury. Czołgi mają. A jakbyśmy postawili takie AT-ST... Proszę... Halo, tu jestem. Co on robi? Gdzie ty idziesz? Nie idź tam, bo spadniesz! Nie, no nie mam sił na nich. Zobaczcie, że wszyscy tam idą. Ja wezmę, postawię mur w tą stronę po prostu. To jest dobry sposób na to, żeby przetestować siłę czegoś takiego. Zobaczcie, on sam zwolnił i nie może w żaden sposób przez to przejść. W sumie nic dziwnego. Tak się świat zbugował, że musiałem cały teardown całkowicie resetować. Gdzie ty idziesz? Halo, tu jest mur. Czemu idziesz tędy? Chciałem powiedzieć, że weźmiemy sobie AT-ST, żeby przebiło się przez ten mur, ale jak widać, on idzie swoją drogą. Dobrze, ale jakbym wziął go i po prostu rzucił nim w tą stronę, to zobaczcie, on...
On nic nie może temu zrobić. Zawala się jeszcze. Weźmy więc coś mocniejszego. Weźmy prawdziwego T-Rexa po prostu. Zobaczmy, czy T-Rex cokolwiek pomoże. Tylko nie gryź tego, tylko przebijaj się przez ten mur. Zobaczmy, czy T-Rex będzie w stanie się przebić. Nic nie może zrobić. Dosłownie nic nie może zrobić. A zobaczcie, że mur można niszczyć normalnie. I T-Rexa trzeba by było serio wepchnąć tu do środka. Czy on zgniótł Grzesia? Ej, teraz się zaczął przebijać. Co? No już dalej się nie przebije. Ale Grzesiu jeszcze żyje, halo Grzesiu, pomóżmy mu, zobaczmy co mu się dzieje. Noga mu tylko odpadła w sumie, więc nie ma takiej tragedii. Ale trzeba użyć czegoś potężniejszego, zdecydowanie potężniejszego. Chciałem wziąć helikopter, ale helikopter będzie za słaby, więc wziąłem po prostu już cały samolot. Ulepszyłem go na maksa, bo ten mur jest tak gruby, że trzeba go ulepszyć na maksa. Już chyba lepiej być nie może i nie możemy znaleźć silniejszego pocisku. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało i czy ten samolot przebije się przez tak potężny, mur. Zobaczcie, że z tej strony, przeleciał. Tu nie ma zniszczenia. A tu, co tu się stało? Czy to jest niezniszczalne? To jest zniszczalne. Samolot po prostu w pewnym momencie postanowił, że się przepołowi po prostu. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą możemy przetestować, żeby się przebić przez ten mur z Attack on Titan. Możemy użyć większego samolotu, nieco większego samolotu. Ten samolot jest większy, na pewno szerszy, ale nie wiem, czy dłuższy, w sensie wyższy od tego muru. Chyba jest wyższy nawet od tego muru. Zobaczmy, jak sobie tak ogromny samolot poradzi z takim murem. Na pewno wyzwanie ma mój komputer, bo jest tego naprawdę dużo. Zobaczmy, czy możemy przeciąć mur na pół, bo jest to naprawdę praktycznie niemożliwe. Czy samolot przeleciał na drugą stronę, czy po prostu rozwala się w połowie muru? Zobaczcie, przeleciały części na drugą stronę i to chyba nawet mur. Więc uwaga, wielka chwila. Proszę bardzo. No chyba możemy to zaliczyć. Zobaczcie, że jest tutaj całkowicie przebity w tym miejscu. Możemy pozbyć się większości niepotrzebnych rzeczy, żeby zobaczyć, jak ogromna jest ta dziura. W ogóle mamy nową rakietę, zobaczcie sami, mamy nową rakietę ze SpaceXa, to jest prawdziwa rakieta. I nią, słuchajcie, polecimy w kosmos z pewnego powodu, ponieważ w kosmosie grasuje potwór. Dlatego proszę bardzo, wzbijamy się na jakąś ogromną wysokość. Co tu się dzieje? Czy ja mogę wybrać, gdzie chcę lecieć? Tu jest mapa? Co jest? Lecimy na Mars! Zobacz! Co? Ląduj! 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 My jesteśmy serio na Marsie. Co tu jest grane? My wylądowaliśmy na Marsie! Tu nawet dźwięk jest kompletnie inny. Jest też kompletnie inna grawitacja. Ale w sumie to logiczne, jesteśmy na Marsie. Ogólnie widzowie, miałem slow motion włączone, dlatego był taki dźwięk i grawitacja jest normalna. Ale wyszedł nowy potwór i właśnie chciałem wam go pokazać, bo przez przypadek go zobaczyłem. Bo to jest zwykły megalodon. Jest dość duży, jest, no jest ogromny w sumie, jakby nie patrzeć. Zobaczcie, rakieta jest już duża, a ten megalodon jest ogromny. Ale to jeszcze nic, ponieważ mamy coś takiego, coś większego od rakiety, kompletnie większego od rakiety. I zobaczcie na jego buzię. On ma tutaj gwiazdę dosłownie w środku swojego gardła. I wyobraźcie sobie, że taki potwór mógłby nas gonić i musielibyśmy wsiadać do rakiety jak najszybciej i spróbować odlecieć. Dobra, on nas nawet nie potrafi gonić. Halo, halo, tu jestem. Doczepmy mu nieco więcej tych chipów, żeby normalnie się poruszał. I teraz spróbujmy uciec rakietą od niego. Spróbujmy też go zaatakować w ogóle. Okej, może nie w taki sposób. Rozlecieliśmy się, nasz silnik się rozleciał. No rakietą ciężko z nim wygrać. Zobaczcie, że on jest jakiś nieśmiertelny. O co? Czekajcie. Czekajcie, czy go się nie da rozwalić? On jest nieśmiertelny! Nawet wybuchy na niego nie działają!
Jeszcze jakby leciał prosto w nas, to by było super. Czy jak użyje bomby atomowej, gdzie my jesteśmy w ogóle? Zobaczcie, że tu samolot nawet nie dolatuje, bo ten samolot lata na tamtej mapie zwykłej. I tak jakby tu jest Minecraft cały czas, a my jesteśmy w tym miejscu, gdzie ten samolot celuje i ta rakieta tu po prostu nie doleci. Czyli tak naprawdę została nam tylko jedna możliwość, żeby go pokonać, czyli zamieniamy go całkowicie w złoto. Jeszcze znika spadając, to nie ma sensu. No i uwaga, potwór pokonany. Czy ja zamieniłem zamieniłem Marsa w złoto? Na... Ups. Wszyscy, którzy byli na tym Marsie, przepraszam. Ale to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika. Wrócił do domu i przez okno wypadł. Subi! Subika i lajka. Domy widzę, że też można przenosić. Ja was żegnam. Pa, pa.